Witajcie, z tej strony Pyro, a to jest kolejny odcinek serii Five Life. A właściwie to nie jest kolejny odcinek serii Five Life, no przynajmniej nie do końca, gdyż odcinek ten wleci we wtorek, czyli już same święta. I w tym odcinku chciałbym bardziej wam wszystkim życzyć wesołych świąt, bo właśnie dlatego on powstał, żeby życzyć wam wszystkiego najlepszego, jak najwięcej zdrowia, szczęścia, żebyście spędzili swoje święta razem z rodzinami, żebyście byli zadowoleni i że to wszystko fajnie przeleciało i oczywiście bezpiecznie, bo wiadomo jak to bywa z pogodą, czasami mogą się różne rzeczy wydarzyć, ale miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, tego wam życzę. No i cóż, co jeszcze mógłbym wam tutaj ciekawego życzyć? Życzę wam w sumie, żebyście dostawali jak najwięcej filmów ode mnie, tak? Bo z tym czasami bywa krucho. Żeby jednak wlatywały co tydzień, tak jak obiecałem. Po prostu co środę o 18, tak? Nie tak, że czasami mi się zdarzy jakiś problem i nie będę tego wrzucał, tylko że jak najczęściej te odcinki były. Życzę wam również, żebyście tutaj na serwerze samym, bo dzisiaj robimy Five Life'a, żebyście na samym serwerze mieli jak najwięcej zapału do zarabiania, żeby to jakoś łatwiej przychodziło, żeby pieniądze same się mnożyły, żeby jak najlepsze wersje silnikowe samochodów pojawiały, które sobie wymarzycie. I no cóż, takie bardzo proste życzenia, ale treściwe i myślę, że na temat. Jeżeli chodzi o sam serwer i samą atmosferę zimową, to jak widzicie, no w tej chwili wygląda on tak następująco. Jest to wspaniała taka naprawdę atmosfera, ten śnieg daje tyle, po prostu to jest piękny, no uwielbiam, po prostu jak jest śnieg, jak pada tą białą całą atmosferkę. Zresztą tak jak znacie w sumie wcześniejsze specjale, które nagrywałem z okazji właśnie świąt, ja bardzo lubię w grach śnieg, po prostu. To jest rzadki widok, ale jak jest, to jest po prostu fajny. I tak jak tutaj akurat za dużo nie zmienia, bo on nie wpływa w żaden sposób w sumie na rozgrywkę, oprócz tego, że wygląda, no to sam ten wygląd i ten klimacik jest taki magiczny, czarujący. Od razu się chce grać, można powiedzieć. No, tutaj jest moje futo czerwone jak prezent, a tutaj mój czytaszek biały jak śnieg, także sobie nim dzisiaj pojeżdżę. I w sumie, skoro już nagrywam, no to wam powiem, co ciekawego jest na serwerze z okazji samych świąt. Bo z samych świąt właśnie możecie teraz wyciągnąć sobie przez 7 dni w happy hour 200% premii na pracach, bo jest 100% podstawowej premii i 100% premii zimowej, właśnie świątecznej, więc możecie pieniędzy naprawdę dużo sobie narobić. I to tam będzie około 19:30 chyba się zaczyna lucky hour. Oprócz Lucky Hour macie tutaj dekoracje świąteczne wszędzie, czyli takie piękne choinki właśnie w Mirror Park i poza Mirrorem. Takie duże, takie małe. Te małe da się skraftować, znajdując części do choinek. A części do choinek znajduje się po prostu pracując. W sensie pracując dostajecie prezenty. Jeden prezent może zawierać albo właśnie części do choinki, a drugi prezent może właśnie zawierać maski świąteczne, takie jak chociażby tam choinka na łeb, tak? Oprócz tego właśnie części choinki, potem korzystacie z nich, właśnie mam tutaj coś takiego jak drzewko świąteczne i to jest składnik do stworzenia choinki świątecznej. I w tworzeniu tutaj mamy ubieranie choinki i musimy posiadać do tego drzewko, dwie lampki na drzewko, bombki, gwiazdę i prezenty pod. I to wszystko się właśnie zdobywa z tych prezencików, które dropią z prac. I w ten sposób możecie skraftować sobie drzewko. A jak je skraftujecie, odbieracie spod niego prezent. Oraz przez 10 minut to drzewo będzie potem stało i pod nim będą mogli do niego podchodzić różni ludzie i również brać z niego prezenty. Jakie są prezenty? No jeszcze niestety nie wiem, ale może później coś nagram jeszcze na następny tydzień i wam pokażę. Po prostu, choć nie obiecuję. Zależy jak to się tam właśnie ułoży, czy dostanę te prezenty, czy nie dostanę tych prezentów, nie? Co tutaj jeszcze ciekawego mogę wam powiedzieć? No właśnie oprócz tych lucky hour, tych prezentów, to w sumie chyba wszystko z tego ładnego update'u. Jeżeli chodzi o śnieg, no to on się utrzyma jeszcze pewnie przez jakiś dłuższy czas tutaj, czy dłuższy. Pewnie po świętach już będzie wyłączony, choć szkoda, bo jest śliczny, mi w sumie lagów żadnych nie robi. Tak samo nie wpływa w sumie na właściwości jezdy samochodów, bo oprócz tego, że nie słychać pisku opon, to w sumie on nic nie zmienia tak naprawdę.
No i fajnie było, gdyby przez całą zimę to zostało. No ale to są tylko takie moje małe widzimisię, a te gracze zazwyczaj mówią inaczej, więc zobaczymy jak to będzie. No i cóż, powiedziałem chyba co chciałem. To miał być taki krótki special właśnie wigilijny. I cóż, to wszystko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No i cześć.